Rozgrywki piłkarskie na żywo, tylko na SW Sport TV. No i jeszcze jeden dobry przechwyt, jeszcze raz tutaj dobrze poukładana defensywa, świetnie taktycznie na razie gospodarze na boisku potrafią dobrze przewidywać to, co robić będzie przeciwnik. Łabiak faulowany. W rozgrywkach już wielokrotnie udowodnił, że potrafi to robić naprawdę dobrze. A teraz blisko kolejnej próby strzału. Jeszcze raz za plecy, tutaj już jest okazja dla Pogoni, dobra interwencja Michałowskiego. Z narożnika boiska mogą być kłopotliwe, choć teraz akurat trafił w korytarz taki jakby bezwieczny zawodnik z Wałbrzycha. No i udało się Górnikowi Nowe Miasto jeszcze z tą piłką utrzymać. Jest ponownie Worski, ale już teraz w dryblingu z dwoma rywalami miał trochę problemów. Udało mu się pograć trzeciego, jest w polu karnym. Czwarty z graczy minięty. Będzie bramka dla gospodarzy. Świetna akcja Filipa Michałowskiego, więc pewnie będą chcieli to goście wykorzystać na piąty metr. Jeszcze jedna próba, no i jest bramka. Świetnie to wszystko wykorzystali tutaj Worskiego na prawą stronę. Tam Bruno Ogun szuka dla siebie miejsca, jest już w polu karnym. Niezła próba, minął się z piłką jeden z graczy gospodarzy. Łabiak jeszcze próbował oddać strzał na bramkę, ale na 2-1. Teraz jednak po przerwie pierwsza próba dla Górnika Nowe Miasto. Niezła próba i doskonała interwencja w bramce Michałowskiego. Niewiele się dzieje pod bramką Pogoni, chociaż teraz Raciniewski próbował strzelać prosto w okienko. Tutaj też świetna reakcja golkipera z Pieszyc. Drużynie na razie póki co Pogoń, bardzo sprytnie i okazja dla gości na gola. Tutaj sporo zamieszania i świetnie ponownie bramkarz ratuje swój zespół od straty gola. Nie ma spalonego, jest Oliwier Łabiak w polu karnym. No i nie ma bramki w tej sytuacji. No to też powoli mam trochę wątpliwości, choć teraz okazja i będzie bramka. Pogoń Pieszyce obejmuje prowadzenie. Łabiak od razu próbuje to rozegrać. Wolną strefę i szansa dla Raciniewskiego. Kolejna piłka. I koniec tego spotkania. Pogoń wygrywa dziś w Wałbrzychu z Górnikiem Nowe Miasto 2-1. Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV.